Karol lubił szkołę i lubił się uczyć. Gdy miał 6 lat, poszedł do szkoły powszechnej, czyli podstawowej. W czasach dzieciństwa papieża szkoła nie wyglądała jak dziś. Nie było komputerów, do szkoły chodziło się w mundurkach albo granatowych fartuchach. W drewnianych piórnikach uczniów nie było kolorowych pisaków, długopisów ani piór na naboje. Wtedy stalówka moczyła się w kałamarzu umieszczonym w dziurze wydrążonej w ławce. Dziś do szkoły podstawowej chodzi się 6 lat. Za czasów dzieciństwa Karola Wojtyły 4. Chłopcy i dziewczyny uczyli się w oddzielnych klasach. Karol w pierwszej klasie miał tylko 2 czwórki z języka polskiego i matematyki. Pilność Karola w pierwszym półroczu oceniano na 4, ale już w kolejnych klasach na najwyższą wtedy ocenę 5. Wszyscy wiedzieli, że Karol nie podpowiada i nie pozwala odpisywać zadań domowych. Nie dlatego, że był niekoleżeński. Po prostu uważał, że to nieuczciwe. Jeśli któryś z kolegów miał kłopoty w nauce, tłumaczył i odrabiał z nim zadania domowe. Choć zdarzały się wyjątki. Podczas egzaminu Karol zauważył, że siedzący za nim przyjaciel Jurek od dłuższego czasu jest bardzo zdenerwowany, więc odsunął się, odsłaniając kartkę, z której mógł przepisać zapomniany tekst. Po tym wydarzeniu, gdy Jurek podziękował, Karol tylko się uśmiechnął. Każdy pierwszy piątek miesiąca spowiadał się i przystępował do Komunii Świętej. Było to jego zwyczajem od czasu, kiedy rozpoczął naukę w gimnazjum. Nigdy o tym dobrowolnym obowiązku nie zapominał. Już pod koniec klasy pierwszej gimnazjum zrozumieliśmy, że Karol jest niezwykle utalentowany i wszechstronny. Był doskonałym uczniem, lojalnym kolegą i przyjacielem. Był ruchliwy i aktywny. Jedyne, czego unikał, to bójki. Nigdy nie widziano, by się bił z innymi chłopcami. Zjednywał sobie kolegów umiejętnościami sportowymi, znajomością łaciny i poezji. Kiedy nie dopisywała pogoda, Karol piłkę nożną zamieniał na ping-ponga. Zimą jeździł na nartach, a latem pływał na kajakach oraz wędrował po górach. Karol Wojtyła był zagorzałym kibicem Krakowi Kraków, a gdy był papieżem, jako honorowy członek klubu piłkarskiego Barcelona, każdego roku otrzymywał sezonowy karnet na mecze.